Witam. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam zestawienie najcięższych shinobi w świecie Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, czyli największe ulańce na świecie. Ale zanim zaczniemy, uwaga drogi widzu, robimy eksperyment. Ja mówię najcięższa postać, a Ty masz 5 sekund na napisaniu w komentarzu, co Ci wpadło do głowy jako pierwsze. Ha, pewnie pomyśleliście o kimś z klanu Akimichi. Niezła sztuczka, co? No, tak naprawdę jest to tyle ciekawe, że w tym zestawieniu nie będzie zbyt wielu członków tego klanu, jakby mogło się od razu wydawać. Niezła heca, co nie? 92,5 kg, 179 cm wzrostu. W życiu bym nie pomyślał, że może on tyle ważyć, a tym bardziej mierzyć, bo zawsze mi się wydawał jakiś taki mniejszy. Jednakże to by nieco wyjaśniało to, jakim cudem trzyma sobie Kabutowari tak swobodnie, więc najpewniej Jin Akebino jest po prostu gigaczadem pod tym poncho z potężnymi ABS-ami, ponieważ na grubego nie wygląda. No przynajmniej dla mnie. 97,2 kg, 210 cm wzrostu. O pierwszym Raikage nie wiadomo zbyt wiele, ale z jakiegoś powodu znamy jego statystyki. W każdym razie ten Kage oczywiście nie jest gruby, ale jest po prostu wysoki i w sumie przypomina mi trochę koszykarza. Kto wie, może kiedyś tak wybierano Raikage w meczu o wygraną. 97,3 kg, 187 cm wzrostu. Ten 14-latek jest pierwszym ulańcem w tej topce i rzeczywiście to widać. Ta jajowata głowa, tłuszczyk zamiast mięśni, no i to ja rozumiem, łatwiej się utożsamić. Swoją drogą, ciekawe gdzie postacie z Naruto kupowałyby koszulki, gdyby żyły w naszym świecie. Pewnie z ecru.tetres.com z takimi świetnymi wzorami jak Trashcura. Zamiast chodzić do sklepu i oglądać krzywe spojrzenia sprzedawców, gdy wchodzi się na dzieło dla wielorybów. Wiem z autopsji, no ale dobra, lecimy do kolejnej postaci. 101,1 kg, 198 cm wzrostu. Znowu przechodzimy do postaci tak naprawdę nie grubych, ale ciężkich. W przypadku czwartego Raikage zdecydowanie widać, że jest on po prostu dobrze zbudowany. W końcu używa razem z Killerem Bee wrestlingowych ruchów, więc jest to jak najbardziej uzasadnione. Coraz bardziej mam wrażenie, że w przypadku Kumo Gakure wybór kolejnego Raikage był na podstawie jakiejś konkurencji sportowej, no ale cóż. 105,1 kg, 205 cm. No widzowie, ojciec poprzednika jest wyższy i cięższy, ale zobaczcie na te bice, kurwa. Toć on pewnie w Kumo wszystkich na łapę położył i w ten sposób został Raikage. No nie wiem co mam wam powiedzieć o nim więcej, po prostu jest tak jak u jego syna. Jest bardzo umięśniony, a mięśnie, nie wiem czy wiecie, też ważą. 114,7 kg, 228 cm. Han jest kolejnym gigantem, który dodatkowo nosi jakąś potężną zbroję płytową, na plecach piec, a na głowie kapelusz, który wydaje się też być zrobiony z czegoś ciężkiego. Chłop polega na walce z parą, więc domyślam się, że jakby stanął na wadę z tym całym opancerzeniem, to by wyświetliło co najmniej 420 kg. Kurwa, jakie to głupie. 121 kg, 183 cm. Jest to pierwsza i ostatnia postać w tym zestawianiu z klanu Akimichi. Niezłe zaskoczenie, co widzowie? Oczywiście jest to spowodowane mniej więcej tym, że nie znamy wagi każdej postaci, ale nadal trochę dziwi, że klan, który polega na byciu grubiutkim, w zestawieniu na wagę ma tylko jedynego przedstawiciela, który dorównuje innym z całego świata. Z drugiej strony ciekawi mnie, gdzie ten klan kupuje te niezniszczalne, super rozciągliwe ubrania, że po wzroście masy się nie rwą. To chyba pomysł na zupełnie inny odcinek. Już wkrótce odcinek o niezniszczalnych materiałach w Naruto. 120,5 kg, 217 cm. Ojciec Kurotsuchi jest kolejną kulą mięsną, która to jest dość wysoka i wcale nie taka gruba, choć na pierwszym jego debiucie w anime wyglądał jakby miał strój, w który zmieściliby się wszyscy pozostali razem wzięci. No cóż, gratuluję miejsca na podium panie Kitsuchi. 137 kg, 200 cm. Dwumetrowy Akatsuchi w wieku 20 lat uzyskał formę idealną, co zresztą pięknie widać na ekranie, bo kto by nie chciał być tak potężną postacią jak on. Swoją drogą w sumie bardzo mi się podoba jako postać taki grubasek, co jest zawsze uśmiechnięty i nieco dziecinny, ale jak przychodzi co do czego, to włącza tryb bojowy i jazda.
5 ton, 3 km. To, że Han nosi piec na plecach, a Katsuchi potężne pudła, to jest nic. Spójrzcie na te czoło, te rozmiary, waga, no coś niesamowitego. No dobra, idziemy do prawdziwego pierwszego miejsca, bo już mam zaliczone śmiańsko z Sakurwy w tym odcinku, elo. 156,7 kg, 249 cm. Ten gość jest niepoważny. Po pierwsze waży najwięcej ze wszystkich osób, których wagę znamy, a do tego ma prawie 2,5 metra. Gdyby nie został zabity przez Kisame, to pewnie zginąłby dławiąc się jedzeniem jakiegoś dzika w całości. Ile to trzeba żreć mając taki wzrost i tak idealne ciało? No, powiem tylko, że wręczyłem mu przed nagraniem puchar czekolady, ale go zjadł. Ten odcinek był dość absurdalny, ale wy jesteście moimi klientami, a niektórzy mnie prosili o taki odcinek, ale nie ma tego złego, bo przy pisaniu wpadło mi do głowy pomysły na 4 kolejne, także git. To zestawienie jest o tyle ciekawe, że obejmuje cały świat Naruto i o dziwo nie ma tutaj prawie nikogo z Konohy, poza oczywiście Chozo Akimichi i potężnym czołem Sakury. Być może to się zmieni, gdy dowiemy się, ile ważą postacie z Boruto, ale jeszcze tego nie wiemy. Też tutaj chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ wiele osób mi pisze, że BMI postaci w Naruto jest bardzo dziwne i ja sam jeszcze 3 lata temu zrobiłem taki odcinek, ale wystąpiły tam co najmniej 2 błędy. Po pierwsze, samo BMI jest dość słabym wyznacznikiem, ponieważ nie uwzględnia tkanki tłuszczowej, a to oznacza, że osoby o takim samym wzroście i ważący dokładnie tyle samo mogą wyglądać zupełnie inaczej, bo po prostu ćwiczą lub nie. Drugim błędem natomiast jest to, że azjatyckie BMI jest nieco inne, ale tego dowiedziałem się dopiero po tym, jak wrzuciłem tamten filmik. Okazuje się, że Azjaci są szybciej klasyfikowani jako ci z nadwagą, ponieważ posiadają oni większe ryzyko chorób serca i można powiedzieć, że mają nieco inną budowę ciała. Więc w tym przypadku nie Azjatów nadwaga zaczyna się od 25 punktów, a u Azjatów od 23. Znaczy to mniej więcej tyle, że Jiraiya, ważąc 87,5 kg przy wzroście 191 cm, miałby BMI w okolicach 24 punktów i jako Azjata byłby traktowany jako ktoś z nadwagą, natomiast jeśli by nim nie był, to uznałoby się to za wartość prawidłową. To tak w ramach ciekawostki. I cóż, jeszcze raz przypominam, że otworzyłem dziś oficjalnie sklep z koszulkami, kubeczkami i innymi rzeczami, a do końca roku jest promocja. Jeśli będzie jakieś zainteresowanie tymi produktami, to pomyślimy o jakichś nowych wzorach, ale to już raczej odległy temat. To by było już na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!